patriotyzm jest czymś podobnym na poziomie narodu, państwa, przynajmniej dla lewicowców, tak? Czyli to jest takie dążenie do tego, żeby ta nasza wspólnota polska była jak najbardziej sprawiedliwa, jak najbardziej solidarna, jak najbardziej uczciwa, jak najbardziej równa. I to jest to z grubsza, tak? I to się różni także od tych innych wydań patriotyzmów, jakie mamy dookoła, bo też mamy ten konserwatywny, który z grubsza służy przeważnie pudrowaniu jakichś niefajnych rzeczy, które się dzieją. Zresztą widzimy to teraz przy okazji granicy, kiedy nasze państwo robi coś złego, w tym wypadku przyczynia się do powstania tego kryzysu humanitarnego, odmawia pomocy ludziom w potrzebie, sprawia, że faktycznie ludzie na polsko-białoruskiej granicy giną. No to co się dzieje? To nagle jest takie wzmożenie i prawicowcy mówią, że szacunek dla munduru, Polska, patriotyzm, wojna, i służy to tak naprawdę nie temu, żeby Polska była lepsza, żebyśmy mogli być z niej dumni, żeby gdzieś tam faktycznie troszczyła się o ludzi, tylko żeby przykryć to dziadostwo, które się dzieje, tak? Więc to jest ten lewicowy patriotyzm, tak jak ja go rozumiem w każdym razie, ma dużo bardziej krytyczny charakter, tak? Jest takim ciągłym dążeniem do lepszej Polski zasadniczo. I w opozycji także, i to też jest chyba kluczowe, i o tym nie można zapominać, do takiej liberalnego egoizmu, to znaczy do takiego, że każdy radzi sobie sam sobie. Tak? Jest też taki lipkowy patriotyzm, który polega na tym, że nie wiem, no, że się tam jakoś tak symbolicznie czasem wywiesi tą flagę, ale tak naprawdę jest to niezobowiązujące i za tym nie idzie jakiś taki ambitny projekt wspólnotowy, tak? A tak naprawdę no, chodzi o to, że każdy rodzi sobie sam, co to tak naprawdę oznacza władzę tych silniejszych. Więc tak podsumowując, tak jak taki patriotyzm, jaki ja bym chciał widzieć, to jest właśnie troska o solidarność i dążenie do tej solidarności i równości. To są dwa różne inne jeszcze patriotyzmy w Polsce. Niestety mam wrażenie trochę bardziej silniejsze w tym momencie, to które tak naprawdę maskują jakieś hierarchie i obecne, tak? Czy to tą liberalną, czy to tą konserwatywną. Więc tak, no ja bym to tak widział. No.